Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Rejchas, prezes Leviathan Holding. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Porozmawiamy o handlu w czasie pandemii, ale zacznijmy od podsumowania ubiegłego roku dla sieci sklepów Leviathan. We wrześniu ubiegłego roku mówił Pan w wywiadzie dla ISB News, że liczy Pan na utrzymanie w całym 2020 roku tempa wzrostu przychodów w pierwszym półroczu, że one się mogą zbliżyć do 7% ogółu. Jak ten rok się zakończył i na ile sprawdziły się Pana prognozy? No tak, to prawda, podczas naszego wywiadu tak mówiłem. Z natury jestem optymistą, ale niestety końcówka tego roku, czy druga połowa roku okazała się trudniejsza niż zakładaliśmy. A przede wszystkim no pandemia spowolniła naszą dynamikę. Zmieniły się przede wszystkim nastroje konsumenckie. Cały rynek detaliczny zmalał, czy tak naprawdę dynamika była ujemna na minus 2,6%. A tak naprawdę odczuliśmy wszyscy skutki zmian zachowań naszych klientów. Przede wszystkim nasi klienci zostali w domach, więc czy ruch do pracy, czy ruch do szkoły, czy sposób, że tak powiem, spędzania wolnego czasu w zasadzie następował już tylko i wyłącznie w domu. Po drugie, nastąpiła dość duża polaryzacja, jeśli chodzi o sposób dokonywania zakupów, czy sposób zwracania uwagi na cenę, czy na jakość produktu. Wielu klientów sięga po produkty tańsze, poszukuje promocji ponownie, ale też część jest klientów takich, którzy poszukuje produktów wyższej jakości, ale też w rozsądnej cenie. Tak naprawdę to wszystko przełożyło się na to, że końcówka roku, w końcówce roku notujemy mniej transakcji, mniej wizyt w naszych sklepach. Wartość koszyka co prawda rośnie, natomiast ta wartość koszyka nie rekompensuje liczby wizyt. No, w konsekwencji słabnie dynamika niestety obrotu detalicznego. Ubiegły rok zamknęliśmy kwotą 13 miliardów, niespełna 13 miliardów obrotu detalicznego, z czego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. To stanowi 4% przyrostu rok do roku. To jest dobry wynik. To jest wynik dobry, zważywszy na trudną sytuację, z jaką mierzyliśmy się jako sieć, a przede wszystkim jaką mierzyli się nasi przedsiębiorcy. A proszę powiedzieć, jakie są założenia na ten rok, plany na ten rok dotyczące obrotów? Jak to będzie wyglądało? Co pan założył? No tak, ten rok również zakładamy dość dynamicznie, chociaż pierwszy kwartał jakby jest cały czas, niewiele wskazuje na tą wysoką dynamikę. Niemniej jednak zakładamy, że od drugiego kwartału, kiedy większość społeczeństwa będzie już zaszczepiona, w zasadzie druga połowa roku, zaczniemy sobie radzić z tą pandemią i zakładamy, że w tym roku osiągniemy około 6% wzrost obrotów detalicznych jako sieć. W tym roku postawiliśmy sobie takie 4 główne cele przed naszą siecią. Pierwsze to wzmocnić komunikację z konsumentem. Tutaj szczególnie tak naprawdę chcemy poprzez nowe kanały i nowe narzędzia dotarcia lepiej komunikować się, skuteczniej komunikować się z naszymi klientami. Po drugie, chcemy też wzmocnić komunikację wewnątrz naszej sieci. To jest też ważne dla nas z perspektywy właśnie pandemii. Pandemia trochę obnażyła naszą komunikację, chcemy to poprawić. Trzeci aspekt to budowa środowiska cyfrowego Leviathan i tutaj bardzo będziemy mocno w tym roku stawiać na rozwój technologiczny naszej sieci. No i czwarty taki główny element to jest stale wzmacniać siłę i wartości naszej marki. Tą siłę i wartości między innymi wzmacniamy poprzez rozwój ilościowy i w przyszłym roku, w tym roku w zasadzie chcemy otworzyć
około 250 nowych sklepów. To jest dużym wyzwaniem, ale uważamy realnym z racji też tego, że rozpoczęliśmy jako sieć pracę nad nowym konceptem sklepu, sklepem typu convenience. No właśnie, ja chciałam dopytać o tą liczbę sklepów. W jakich regionach one będą otwierane? Bo pomimo pandemii, w pierwszym kwartale ubiegłego roku i lockdownu, sieć uruchomiła 74, teraz planuje Pan 200. To jest bardzo ambitny cel, biorąc pod uwagę... 250 nawet. Bardzo ambitny. W pierwszym półroczu ubiegłego roku otworzyliśmy 74, tak jak Pani wspomniała, natomiast w całym roku otworzyliśmy 170 pomimo pandemii. Także druga połowa roku okazała się zdecydowanie lepsza. To też wynikało oczywiście z ograniczenia tego lockdownu, chociaż końcówka była znowu drugą falą pandemii obarczona. Zakładamy 250 sklepów, bo po pierwsze czujemy, że jest jeszcze taki potencjał i czy jest popyt na sklepy blisko miejsca zamieszkania naszych klientów. Po drugie, mamy na uwadze, że to jest ten czas, kiedy należy się rozwijać, kiedy jest jeszcze szansa na dynamiczny rozwój. Po trzecie, tak jak wspomniałem wcześniej, przygotowujemy nowy koncept sklepu. Do tej pory działaliśmy głównie w obszarze sklepów powyżej 150 metrów kwadratowych powierzchni. Natomiast przygotowujemy nowy koncept sklepu o mniejszej powierzchni, około 100 metrów kwadratowych. To będzie koncept właśnie, który pod roboczą nazwą w tej chwili funkcjonuje jako Lewiatan po drodze. Sklep typu convenience, bardziej dopasowany, o mniejszej powierzchni, bardziej dopasowany jeszcze do lokalnych potrzeb pojedynczych klientów. A czy wśród tych nowych kanałów komunikacji, nie wewnętrznej, tylko tej z klientami, czy biorą Państwo pod uwagę rozwój e-commerce? Tak, oczywiście bierzemy pod uwagę rozwój e-commerce. W ubiegłym roku uruchomiliśmy platformę zakupów internetowych zakupy.lewiatan.pl. To jest platforma, która jest gotowym narzędziem dla naszych przedsiębiorców do uruchomienia sprzedaży internetowej, do dotarcia przez internet do naszych konsumentów. Niemniej jednak naszą siłą, naszym wyróżnikiem, wartością też naszej sieci jest fizyczna bliskość i bezpośredni kontakt z klientem. Nigdy, może nie mówię nigdy, ale nie jest naszym priorytetem rozwój tego kanału jako docelowego kanału komunikowania się i dotarcia do konsumenta. Tak jak powiedziałem, przygotowaliśmy taką platformę, uruchomiliśmy również we wrześniu w ubiegłym roku aplikację mobilną do kontaktu z naszymi konsumentami. Więc jesteśmy tutaj gotowi zarówno do sprzedaży, jak i do kontaktu. Oddaliśmy te narzędzia do pracy dla naszych przedsiębiorców, do kontaktu z naszymi klientami. Natomiast jakby nie rozwijamy tego kanału na siłę. W naszych wartościach i naszą siłą jest bezpośredni kontakt z klientem poprzez właśnie serwis, poprzez bliskość, poprzez relacje, które ja wiem, że w tej chwili są utrudnione, ale wszyscy mamy nadzieję, że wrócimy jeszcze do tych czasów, kiedy ten zatęsknimy, zresztą już tęsknimy za bezpośrednimi relacjami z klientami naszymi. Proszę powiedzieć, jak wygląda finansowanie tych inwestycji? W głównej mierze jest to pakiet franczyzowy, tak? Czyli my jako Lewiatan Holding, jako franczyzodawca przygotowujemy rozwiązania dla naszych przedsiębiorców. Oddajemy im w użytkowanie w ramach pakietu franczyzowego. Także nasi przedsiębiorcy w zasadzie nie ponoszą żadnych kosztów związanych ani z użytkowaniem platformy zakupów internetowych, ani aplikacji mobilnej. Naszym celem jako franczyzodawcy jest tworzenie narzędzi, dzięki którym nasi franczyzobiorcy mogą być dużo bardziej konkurencyjni na rynku lokalnym. I tego typu rozwiązania, jak i rozwiązania związane chociażby z rozwojem technologii cyfrowych, tworzeniem nowych modeli promocji, w głównej mierze są kosztem franczyzodawcy.
Znaczy to jakoś wpisuje się w Państwa najnowszą inicjatywę, czyli inicjatywę Urodzeni Przedsiębiorcy. Czy to, jak to będzie z tym związane? Dlaczego postanowiliście, skąd w ogóle powstał pomysł i jaki jest cel tej inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy? Dokładnie. Dokładnie 9 marca wystartowaliśmy z inicjatywą Urodzeni Przedsiębiorcy. W zasadzie Urodzeni Przedsiębiorcy to inicjatywa, która powstała z myślą o podkreśleniu ogromnej roli przedsiębiorców i przedsiębiorczości w naszej sieci. Od lat wzmacniamy i pomagamy rozwijać się naszym przedsiębiorcom, tworząc środowisko, tworząc specjalne warunki, które dają naszym przedsiębiorcom nieograniczony rozwój. Tak jak kiedyś w zasadzie mówimy to, że nasza sieć Lewiatan jest siecią zaprojektowaną przez przedsiębiorców, bo tak faktycznie jest. Ta sieć powstała z inicjatywy przedsiębiorców właśnie w obronie interesów przedsiębiorców. Chcemy o tym mówić, będziemy o tym mówić, chcemy rozwijać tą przedsiębiorczość w Polsce, bo przecież tak naprawdę to jest trzon polskiej gospodarki. Celem kampanii jest tak naprawdę z jednej strony promowanie przedsiębiorczości w Polsce, promowanie również poprzez inspirowanie do jej rozwoju oraz kształtowanie wizerunku właśnie tego polskiego przedsiębiorcy. Z drugiej strony jest też zebranie i promowanie dobrych praktyk w ramach przedsiębiorczości w Polsce, ale też to, co jest dla nas ważne, mówienie wspólnym głosem o przedsiębiorczości. Często właśnie polska przedsiębiorczość jest dość mocno rozproszona, polscy przedsiębiorcy są dość mocno rozproszeni, szczególnie właśnie w handlu, szczególnie właśnie w tej dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy stworzyć takie właśnie forum do wzmacniania tej polskiej przedsiębiorczości. Ta polska przedsiębiorczość to również, czy rozwój polskiej przedsiębiorczości to również tworzenie narzędzi, tworzenie rozwiązań, dzięki którym chcemy właśnie nie tylko dawać środowisko, ale dawać możliwość rozwijać tą przedsiębiorczość w ramach naszej sieci. Także wystartowaliśmy z tą inicjatywą, będziemy ją bardzo mocno rozwijać, będziemy promować zarówno poprzez media branżowe, ale też poprzez komunikację, poprzez dotarcie do lokalnych społeczności, bo lokalna przedsiębiorczość to również współpraca lokalnego, autentycznego przedsiębiorcy z lokalnym dostawcą, z lokalnym producentem, więc to jest tworzenie tej lokalnej przedsiębiorczości i chcemy jakby tworzyć ten wizerunek sieci jako sieci, która daje naturalne środowisko do nieograniczonego rozwoju przedsiębiorczości. My zapraszamy przedsiębiorców na nasz pokład oczywiście. Proszę powiedzieć, bo nadal bardzo dużo dyskusji odbywa się wokół handlu w niedzielę. Wy jako duża sieć, reprezentant dużej części handlu detalicznego, włączył się Pan w jakąś tą dyskusję i czy też jest Pan za tym, żeby jednak handel w niedzielę uruchomić, biorąc pod uwagę pandemię i inną sytuację, żeby jednak rozluźnić ten handel w sklepach na całe 7 dni? Ta dyskusja już trwa od dłuższego czasu, bo pamiętamy, że rok 2019 to już był rok, w którym nastąpiły te ograniczenia, czy w zasadzie 18. Zdania w naszej sieci są podzielone. W zasadzie mój głos to jest głos przedsiębiorców zrzeszonych w Lewiatanie. I powiem szczerze, że zdania w ramach naszej organizacji są bardziej podzielone. Jedna część przedsiębiorców nie wyobraża sobie już dzisiaj powrotu do poprzedniego systemu, czyli do pracy w ramach 4 niedziel handlowych. Chociażby z racji tego, że szanują już swój komfort, ale przede wszystkim komfort swoich pracowników, jeśli chodzi o odpoczynek, o ten balans pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Wyznacza to również, w taki sposób bycia również wyznaczają zmianę zachowań konsumentów. Konsumenci na dzisiaj dość mocno się już przyzwyczaili do
obecnego systemu i przenieśli zakupy na inne dni tygodnia. Mamy też drugą część przedsiębiorców, którzy jednak są za tym, żeby niedziele handlowe były utrzymane, po to, żeby właśnie, szczególnie to są przedsiębiorcy, którzy mają sklepy mniejsze, ale też przedsiębiorcy, którzy mają sklepy w miejscowościach sezonowych, gdzie no nie wyobrażamy sobie też jakby nie móc prowadzić działalności handlowej w takich miejscowościach, gdzie faktycznie ten handel w weekendy jest po prostu potrzebny dla naszych konsumentów. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym takim kompromisowym rozwiązaniem byłby tutaj powrót do sytuacji z roku 2018, kiedy tak naprawdę mieliśmy dwie niedziele handlowe i ten balans pomiędzy zachowaniem higieny, odpoczynku, a możliwością pracy i dotarcia do naszych konsumentów, szczególnie w takim okresie trudnym, jak jest pandemia, gdzie pewnie niedziele, część niedziel mogłyby rozładować natężenie ruchu w piątek czy w sobotę, byłoby takim kompromisowym rozwiązaniem. I pytając naszych przedsiębiorców, to większość byłoby właśnie, czy jest za takim rozwiązaniem kompromisowym, czyli powrotu do zachowania dwóch niedziel handlowych w miesiącu. No jak podatek od sprzedaży detalicznej wpłynął na sieć? W zasadzie podatek od sieci detalicznej dotyczy większych graczy detalicznych, większych sklepów i większe sieci handlowe. Pamiętajmy, że Lewiatan to głównie sieć, która zrzesza małych i średnich przedsiębiorców. Niemniej jednak w ramach naszej sieci też mamy kilku przedsiębiorców, których ten podatek oczywiście dotyczy. No cóż, oczywiście ci przedsiębiorcy będą oczywiście realizowali zobowiązania wynikające z założonej ustawy czy z przyjętej ustawy. Niemniej jednak na pewno jest to obciążenie, dodatkowe obciążenie, zwłaszcza w takim okresie, kiedy naprawdę drastycznie rosną koszty funkcjonowania pojedynczych sklepów. Obroty detaliczne, tak jak powiedziałem, ta dynamika obrotów jest niższa, a koszty rosną, chociażby koszty bezpieczeństwa, utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracowników, klientów, czy koszty energii elektrycznej. To są dodatkowe koszty związane, czy koszty chociażby płacy minimalnej. To są dodatkowe koszty, które obciążają naszych przedsiębiorców i powodują, że ta rentowność tego biznesu jest niższa. Czyli podsumowując, gdzie, w jakim miejscu na tle konkurencji widzi Pan sieć Lewiatan, powiedzmy w perspektywie najbliższych 5 lat? Naszą misją i naszą wizją jest bycie największą siecią franczyzową sklepów detalicznych w Polsce. I takie mamy też plany i takie mamy też cele. Chcemy rozwijać naszą sieć, chcemy budować jej siłę, zarówno przede wszystkim poprzez budowanie siły pojedynczego przedsiębiorcy, dlatego wzmacniamy tą przedsiębiorczość, a z drugiej strony budujemy narzędzia, które pozwolą naszym przedsiębiorcom być dużo bardziej efektywnym, ale też atrakcyjnym dla naszych konsumentów w rynku. Także chcemy się rozwijać, tak jak powiedziałem, w najbliższym roku. Trudno planować to na długi czas. Mówi się teraz, że plany realizowane na najbliższy rok są już planami bardzo długofalowymi w tych zmieniających się warunkach. Niemniej jednak chcemy rosnąć w tym roku, tak jak powiedziałem, chcemy rosnąć minimum o 6% w obrocie detalicznym. Chcemy otworzyć 250 sklepów nowych, więc mamy ambitne plany, ale też mamy bardzo dobrych, ambitnych, zaangażowanych przedsiębiorców, którzy chcą też rozwijać się na rynku i jeszcze budować swoją siłę na rynku lokalnym. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Robert Ręka, prezes Lewiatan Holding. Katarzyna Waterska i SBS.